Witam wszystkich w poniedziałek, 30 dnia października, na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Przechodzimy sobie już do wykresu. I rozpoczniemy od kalendarza inwestycyjnego. PKB Niemiec za trzeci kwartał, wskaźnik CPI w Niemczech. Także to są takie ważne poziomy, które ważne godziny, kiedy coś tam może być większa zmienność na parę do euro. 14.10. Jutro mamy euro 11.15, wskaźnik zaufania konsumentów ze Stanów Zjednoczonych. W tym tygodniu jeszcze, jak sobie przyjrzymy, no to od środy się zaczynają bardzo ważne newsy ze Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza decyzja w sprawie stóp procentowych. Wielkiej Brytanii jest tutaj, jeżeli ktoś handluje do funta, no to tutaj mamy w czwartek 13.30 zdeklarowani wstępnie bezrobotni. No i tutaj 1 listopada konferencja FOMC, decyzja w sprawie stóp procentowych, Stany Zjednoczone, oświadczenie, zapasy ropy naftowej. Także tutaj w środę 1 listopada bardzo, bardzo dużo ważnych danych. Myślę, że pomimo tego, że jest święto u nas w Polsce, tak tutaj będzie się bardzo dużo działo, to nie warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli ktoś nie będzie handlował, a będzie miał otwarte pozycje, no to warto będzie je zabezpieczyć, ponieważ no, ta zmienność może być ogromna tutaj 1 listopada. Przechodzimy sobie już do Nasdaqa. Zaczniemy od tego wykresu, o którym z którego bardzo często korzystamy na wykresie jednodniowym, bo tutaj widać to, co się dzieje z szerszej perspektywy, i tak tutaj mamy możliwość podbicia w okolice 14.451 i przetestowania tutaj tej linii wybicia, tej linii ramy wybicia z tej głowy ramionami z zasięgiem na 13.200. Zobaczymy, czy osiągniemy do target na ten moment. Mamy wybicie to, czego się spodziewaliśmy. Mówiłem, że jeżeli zamkniemy się dołem poniżej tej strefy, no to jest duże prawdopodobieństwo zejścia niżej. No i na ten moment jest target 13724 z możliwością podbicia na ten moment tutaj w okolicy 1448. Jeszcze tutaj na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Możemy sobie zrobić na tej jednodniówce takie szerokie mierzenie, że będziemy robić od samego szczytu, tylko Gimbrysy 27 zostało nadbite, czyli 13893 jest 161 następnego mierzenia 161, czyli ta cała strefa tutaj nam się robi jako 13724, 13893 jako strefa popytowa. Jeszcze mamy tutaj wsparcie wynikające z globalnej linii trendu, która nie była przetestowana, także bardzo prawdopodobne zejście tutaj w okolice 13717. Niemniej jednak to podbicie może się nam tutaj pojawić i przetestowanie nawet tej czerwonej strefy byłoby możliwe, chociaż tutaj mamy te dolne cienie i myślę, że wybicie z tej formacji no, powinno zostać przetestowane przed ewentualnymi dalszymi spadkami. Jeszcze chodźmy tutaj usunę to. Tutaj zaznaczymy sobie na D1 ten poziom 161 jako wsparcie. Tutaj mamy to 127, ono zostało przebite, zepnęliśmy się poniżej tej M200 tutaj. No i teraz jeszcze tak bardziej lokalnie zmierzmy sobie cały ten spadek, gdzie tutaj będziemy mieli wsparcie dla ceny po drodze. I tutaj widzimy 382,14,551 i ten ostatni ruch spadkowy, który mamy. Zobaczcie, 61,382 to jest poziom, gdzie będę dokładał pozycje krótkie na
Mas Daku 14548. Warto pamiętać o tym poziomie zaznaczony. Sprawdzimy, jak to wyszło. Podbicie do 14548 i kontynuacja zejścia. Tutaj te rejony. Jeszcze jedno, na co można zwrócić uwagę, to na tym wykresie. Zaraz usunę te mierzenia. Tu mam 61382, bardzo mocny klaster. I teraz jeszcze korekta, która nam się tutaj pojawiła w tym ruchu spadkowym, która została zrobiona, ta największa korekta. Pamiętajmy, że jest to wykres jednodniowy, także ta realizacja. I ona też wypada tutaj w tej strefie, którą mamy wyznaczoną. Także ja obserwuję poziom 14548 jako ewentualny poziom możliwości kontynuacji 14456, 14. Tutaj ta strefa jako strefa rozpadkowa i zasięg korekty. Także bardzo ładne wzmocnienia na tych poziomach. Usuwamy te mierzenia, żeby tutaj nie był zaciemniony ten wykres. I ten poziom najważniejszy na ten moment. Okay. 14456, 14550. Szeroka strefa, ale jest to jednodniowy interwał, także warto tutaj to obserwować. Przechodzimy już do kolejnych wykresów DXY. To już szybko dzisiaj postaram się, bo już mam przygotowane te wykresy. Widzimy podbicie, jesteśmy na strefie oporu. Niemniej jednak, czego spodziewam się na indeksie dolara, to przetestowania tej strefy tutaj 107,763, 107,567. No jeżeli by się pojawiło to podbicie, no to wtedy ta głowa z ramionami zostanie zanegowana i będziemy wyznaczać nowe setupy. Natomiast do momentu, kiedy nie zostaje wybity ten szczyt, uważam, że to zejście tutaj w te rejony jak najbardziej może być realne. Tutaj wyznaczyliśmy nową zieloną strefę, widzimy reakcję popytową. Pierwszy opór 106,642, 107,202 i tutaj ta czerwona strefa. Tutaj stąd możemy zobaczyć większą korektę, o ile tutaj pokonamy te opory na US30. Też mieliśmy wyznaczoną strefę, że przejdę tutaj interwały godzinowe, niższe interwały, bardziej sesyjne zagrania. I my robimy zasięg korekty. 0,61 pokrywa się z zakresem korekty. Także ja tutaj z tego poziomu będę próbował podłączyć się pod ewentualnego shorta. No i ten short tutaj, no strefa nam zadziałała, zatrzymała nam te spadki. Natomiast ja tutaj z tej strefy 32 tysiące, okolice 32 tysięcy będę próbował zagrywać lęba. Widzę jeszcze miejsce na spadki tutaj w te rejony. No wybiliśmy wszystkie ważne wsparcia, tak? Jesteśmy ewidentnie w trendzie spadkowym teraz na. Wyjdziemy sobie na D1. Ta strefa tutaj zielona, którą wyznaczaliśmy już jakiś czas temu. Ustawiałem tutaj też zlecenia typowe, było to już dawno temu. Natomiast ona jest jak najbardziej w dalszym ciągu aktualna, ta strefa okolica 37,31,300. Szeroki interwał jednodniowy. Niemniej jednak tutaj po drodze mamy tą strefę i to też jest dla mnie strefa zakupowa. Nie będę próbował zagrywać na reakcję, zabezpieczać pozycję na zero i zobaczymy, czy się pojawią większe reakcje popytowe. Na Zdaka sobie omawialiśmy na wyższym interwale, na jednodniówce tam. Natomiast to, czego ja się spodziewam tutaj, no to tak jak mówiłem, 14500, 14492 zejście do tej strefy i tutaj może pojawić się taka konsola. Niemniej jednak to wyjście dołem w okolice tych niższych poziomów jak najbardziej realne.
Natomiast na niższym interwale to, co ja będę rozgrywał, to dojście tutaj, bo będę zagrywał shorta, dojście do tej strefy, będę zagrywał longa. Także tutaj sobie ustawię no, również alerty, etapy do wyczekania. Myślę, że dużo okazji w tym tygodniu się nam pojawi na rynku, więc będziemy mogli skorzystać z tego. Na walutach też jest sporo miejsc, w których można próbować podłączyć otoczenie. Także tutaj w tym range'u myślę, że będziemy się poruszać chwilowo. Tutaj zagram longa, tutaj stąd będę zagrywał shorta. Nasdaqa mamy złoto. Złoto bardzo ładnie wybiło, dotarło do tych poziomów 202-208, to co sobie wyznaczaliśmy w ubiegłym tygodniu. No teraz przetestowanie przede wszystkim tych szczytów. Gdyby one nam puściły tą cenę niżej, no to tutaj już będziemy obserwować sobie. Zróbmy jakieś mierzenie. No ten poziom 61 tutaj na pewno jest uważam ważny. Niemniej jednak ja tutaj dołożę jeszcze to mierzenie. 61 akurat tu, 886 tutaj. No tutaj w tej chwili, no na ten moment ta zielona strefa, a później tutaj ten poziom 886, gdyby on nas nie utrzymał, no to wówczas zejście niżej i ta korekta, ale myślę, że tutaj w tym poziomu, przy tym silnym popycie, w zależności od tego, co się będzie działo z dolarem, ale przy tym silnym popycie, jakie jest na złoto, no to bardziej w kierunku 20-24 zejście, odbicie. Możemy też sobie zaznaczyć jeszcze, no tutaj to 0,61 jako wsparcie z całego tego ostatniego ruchu. I ja już usunę to mierzenie na ten moment. Ja osobiście jestem w szorcie teraz na wrócie z tego poziomu 2008, tak jak to było ustawione, zlecenie ładnie weszło. I oczekuję tutaj stake profitem na zielonej strefie. Jeszcze jedno, na co chciałbym zwrócić uwagę, no to ta duża korekta, którą tu mamy, tym ruchem zostawiamy z tej. Ostatnia korekta, największa. Gdybyśmy ją powtarzali, no to tutaj to 0,61 i te dołki jak najbardziej jest to realne przetestowanie MN200 od góry i odejście ceny wyżej. Tak to widzę w tej chwili na złocie. Tutaj jest dużo płynności do wybrania nad nami, także myślę, że poziom 20-24 zostanie zaatakowany. Gaz, nie, srebro jeszcze. Srebro też tutaj jesteśmy w takiej konsoli jak gdyby i teraz spodziewam się zejścia niżej tutaj do tych poziomów, przetestowania tych poziomów. Natomiast wybicie 23-14, no będzie nam cena w okolicy 23-26, 23-21. Także tutaj dojście do tego poziomu. Jeżeli byśmy schodzili niżej, no to ta strefa, no widzimy, odbijamy się od bandy do bandy i ten dolny zakres 22,720 jak najbardziej realny tutaj na srebrze. Że raczej korekta na złocie i na srebrze teraz. Przed nami no, gaz ziemny robi cuda. Zobaczcie, jaki wielki gap powstał. Myślę, że ten gap szybko zostanie wypełniony, czyli zejście po okolice 2,994 i tutaj no, moje zlecenia tu niżej oczekiwały na wejście. Niemniej jednak to odbicie pojawiło się wcześniej. W dalszym ciągu tutaj 2,814. Wypełnienie tego gapa przede wszystkim tutaj na CME. Mówimy, tutaj mieliśmy gap, spodziewałem się jego wypełnienia. No, zostało przestrzelone, to wypędzi został taki duży gap z małym gapem w środku. Także no, ja tutaj obserwuję, co się będzie działo. No, bo ciekawa sytuacja. Ja jestem bez pozycji na gazie ziemnym, bo ten mój target tutaj nie został osiągnięty 3,664. Natomiast nad nami jest jeszcze jeden gap, także no tutaj cuda.
Na wykresie. Na ten moment odpuszczam gaz ziemny, albo jak dojdziemy tutaj, to zawsze, albo tutaj to zagląda. Także tak to widzę na gazie ziemnym. Na tej chwili, w tej chwili ropa. Ropa, no zgodnie z tym scenariuszem, który sobie wyznaczaliśmy, na której się nic nie zmieniło. Ja uważam, rozmawialiśmy, jak byliśmy tutaj przy tej strefie w piątek, zejście do zielonej strefy, reakcja popytowa. Zaksięgowanie tego wyższego poziomu było mocniejsze, wynikające z mierniki. Bo no i teraz zejście, jeżeli tu się nie pojawi reakcja, no to nawet w okolicy 81 tutaj możemy zobaczyć zejście. Tak uważam na gazie ziemnym, że teraz przed nami to będzie. Oczywiście w tych strefach będę próbował zawiewać pozycje długie. Na ten moment obserwuję. Nie mam pozycji już zamknięta, została zrealizowana tutaj na tym. 85-58, także ja jestem poza rynkiem i czekam na to, co się będzie działo dalej. Przechodzimy sobie do walut. Euro do dolara. No, w zależności od tego, jak ten indeks dolara nam się zachowa, ja mam wyznaczone takie strefy tutaj. Oczekuję zejścia tu do tej zielonej 1,04632. Widzimy, że wybijamy to wsparcie. Ja jestem osobiście bez pozycji. Gdyby było, pojawiło się podbicie tutaj w te rejony 05808, będę próbował zagrywać pozycję krótką na tym, z tego poziomu. Natomiast na ten moment jestem bez pozycji. Możliwy short. Okay. No tutaj jak wytrzemy, to wiadomo, że będę próbował zagrywać rynki pod. Tam nie ma longa. Otworzono. I będziemy obserwować, co się dzieje w tej chwili. No ja spodziewam się tego wejścia niżej. Do tych poziomów tutaj. W tej strefie do dolara bardzo podobnie. Tutaj już tego szlącika się zapakowałem dzisiaj. No i też oczekuję wejścia. Mam ustawiony alert na 1,20-25, czyli na dolarze spodziewam się tego podbicia, o którym sobie mówiliśmy na indeksie dolara. I to podbicie tutaj do tych okolic. Jak najbardziej jest dla mnie realne, dlatego też te pozycje długie mam na euro i funcie do dolara. No tutaj jesteśmy w takim trójkącie, tak? Czekam na wybicie z tego trójkąta, daję kolejne potwierdzenia. Obecnie bez pozycji. Gdybyśmy docierali do tej strefy, będę próbował longować. Na ten moment nie shortuję, czekam, co tutaj się dzieje w tej górnej strefie. Jeżeli będziemy przy górnej krawędzi 0,87, będę próbował zagrywać z bardzo, bardzo niskim stop lossem. Natomiast, no, wiadomo, tutaj będzie wybicie z tego trójkąta i duże prawdopodobieństwo wyjścia górą. Gdyby się to nie coś pojawiło, no to interesuje mnie później ta strefa, która jest dla mnie mocniejsza od 2,1, tak? I tutaj będę zagrywał longi. No ale tutaj to jest do obserwacji w tym momencie na to, co się zadzieje na funcie do jena. Jeżeli tutaj spodziewam się podbicia, dojścia tutaj do tej strefy, z tej strefy będę zagrywał pozycje krótkie. Tutaj miałem longa. Ze stop lossem na wejściu już, także czekam, co się będzie działo. Jeżeli dojdziemy, będziemy dochodzić w okolice tej strefy, tutaj będę próbował innego zamykał po prostu. Natomiast na razie obserwuję, co tutaj się zadzieje. Kolejny poziom do wejścia longa 157, 182. No i oczekuję zejścia do tej strefy, tak? Natomiast no tutaj to podbicie będziemy obserwować, jeżeli wybijemy z tego samego, no już nie wchodzę drugi raz w pozycję na tym poziomie, czekam na zejście niżej. Natomiast tutaj będę na pewno shortował. Tak to wygląda na euro, jenie, funt do jena. Bardzo podobna sytuacja, ale tutaj ta strefa, w której mamy, jest wybijana. Ja oczekuję tutaj ze swoimi zleceniami, ale bliżej.
W okolicach 180, 15, 180 na płycie B1. Także tutaj to zejście i później ta strefa. Będę sobie mierzył ten spadek, dokąd my tutaj dojedziemy. I tak to wygląda na końcu na moje poziomy tutaj znacie. Dolar do złotówki, strefa popytowa, możliwe retest tej strefy. Ja spodziewam się dojścia do tych dwóch poziomów 426, 428. Jeżeli tutaj będziemy docierać, również będę zagrywał pozycje krótkie na dolarze do jen, dolarze do złotówki. Dolar do jena, widzimy, tutaj mam swą pozycję długą, idealnie wszedł poziom, płynność została zebrana i teraz będę oczekiwał na dojście ceny. Zobaczymy, dokąd ewentualnie moglibyśmy spodziewać się dojścia. No tutaj już praktycznie został zaatakowany poziom, mamy taki pierwszy take profit. Pozycja jest zabezpieczona na wejściu w tej chwili. Więc to jest taki pierwszy lokalny take profit, który mam. Natomiast szerzej patrząc, jesteśmy w strefie podażowej, wróciliśmy do miejsca, prawda? Ona została wybita górą. Niemniej jednak tutaj na ten cluster jest bardzo mocny. No i tutaj 382, gdybyśmy wybili ten poziom. Odsunę tą strefę, bo nie jest rebelikana. Chyba nie przyda. Ale tutaj ten poziom, poziom oporu na pewno warto obserwować. Tak? 150, 136, 150, 200. Gdybyśmy tu dotarli, no to też z tej strefy będę zagrywał shorta. Na ten moment jednak te dwa poziomy poniżej są dla mnie bardzo interesujące i spodziewam się tego zejścia niżej. No tutaj jest take profit, także to mamy, to mamy, to mamy. Tak piszemy tylko kanadyjczyk to jena, również tutaj mam swoje zlecenia ustawione poniżej. W tej zielonej strefie jako strefę zakupową, raczej przy dolnej bandzie będę próbował zagrywać ze względu na tą płynność, która tutaj jest i może tutaj zejść na ten cienia, na tego alert ustawię sobie w strefie. Ok. I teraz funt to frank szwajcarski do jena. Tutaj również oczekuję dojścia do tej zielonej strefy. Mamy już ustawione, ale gdyby pojawiło się podbicie, no to tutaj te rejony są dla mnie do shortowania. Ten również 165,804. Niemniej jednak ja spodziewam się zejścia w te rejony, a finalnie tutaj niżej 163,634. Gdyby następny poziom 165,240, nie utrzymał ten tutaj, gdzie ten knot się odbił na tym wzmocnieniu. Także jeżeli tutaj zdejmiemy tą płynność, myślę, że jest możliwość na większe odbicie. Natomiast jeżeli zamkniemy się poniżej tej strefy świecą, no to ta strefa będzie dla mnie wtedy atrakcyjna pod względem zakupowym. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Życzę wszystkim udanego dnia, udanych trade'ów. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne. W tym tygodniu bardzo dużo wydarzeń ekonomicznych, także ta zmienność na rynku na pewno będzie. No i do usłyszenia na jutrzejszej aktualizacji naszego rynku Forex oraz dzisiaj po południu na aktualizacji rynku Bitcoina.